poza granicami kraju. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza na dwutygodniowe warsztaty dla młodzieży od 16 roku życia. Obejmują one zagadnienia z zakresu języka polskiego, kultury, historii oraz mediów. Warsztaty odbędą się w Toruniu w terminie poprzedzającym Światowe Dni Młodzieży, czyli od 3 do 17 lipca. Jeśli chcesz poprawić znajomość języka polskiego, lepiej rozumieć najnowszą historię Polski, poznać Polaków z innych stron świata, zapoznać się z pracą dziennikarza, przyjedź w lipcu do Torunia. W ramach dwutygodniowych warsztatów proponujemy 40 godzin zajęć z języka polskiego, 10 godzin zajęć z historii Polski, 16 godzin warsztatów telewizyjno-radiowych, zwiedzanie Torunia, zwiedzanie telewizji Trwam oraz Radia Maryja, wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, wycieczkę do Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Zajęcia poprowadzą znani historycy, profesjonalni dziennikarze i doświadczeni lektorzy. Uczestnicy warsztatów mają zapewnioną opiekę wychowawcy. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku życia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.wskim.edu.pl www.wskim.edu.pl oraz pod numerem telefonu 48 56 610 72 00 48 56 610 72 00. Nad warsztatami patronat medialny objęło Radio Maryja oraz Telewizja Trwam. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń, 3-17 lipca, warsztaty językowo-historyczno-kulturoznawczo-medialne. Zapraszamy. Chcieć Warszawy. Na co nie mogłem się zdecydować i 15 października 1861 roku dalej opisywałem wygląd miasta. Dziś rano, spojrzawszy w okno, zobaczyłem namioty na Placu Saskim i armaty zwrócone ku krakowskiemu przedmieściu. Wyszedłem zaraz i przeczytałem odezwę do mieszkańców Warszawy, która oznajmia, że miasto jest w stanie oblężenia, przy czym tłumaczy, na czym to polega. Punkty, które mnie najwięcej dotyczą, są następujące. Po pierwsze, zakaz noszenia strojów zabronionych, a po drugie, nie wychodzić po 9 wieczór bez latarni. Muszę więc kupić latarnię. Laska jest również zabroniona, ale ja jej wcale nie używam. Każde zebranie więcej niż 3 osób będzie rozproszone za pomocą siły zbrojnej. Miejmy nadzieję, że nie spotkam 2 znajomych od razu. Bez szwanku doszedłem do wuja. Jeden z przychodni uczniów zakładu został zaaresztowany za konfederację, a drugiemu poszarpano czapkę w kawałki, gdyż opasana była białym sznureczkiem na znak żałoby po śmierci arcybiskupa. Ponieważ już nikt nie nosi konfederatki, mogę i ja swojej nie nosić. Że zaś tydzień przepisanej po śmierci arcybiskupa żałoby minął, nie mam nic na sobie, co mogłoby sprowadzić napaść żołdacką. 16 października 1861 roku notuję masowe aresztowania. Dzisiejszy dzień był nieco spokojniejszy od wczorajszego. Z wielkiej ilości osób zaaresztowanych w kościele puszczono wolno tych, co przekroczyli 40. Wrócili bladzi, wychudli, większość bez kapeluszy, bez zegarków, bez pieniędzy. Jedynie rząd wie o tym, co uczyni z młodymi.
Kozacy, nie przyjrzawszy się należycie, obeszli się bardzo źle z wielu senatorami i kilku Rosjanami. Można mieć nadzieję, że odtąd będą postępowali mniej brutalnie. Nie pisałem do ciebie wcale 15 wskutek ciągłych zajść, których byłem świadkiem. Jeszcze dziś miałem wizytę kogoś, który otrzymał cios kolbą w plecy i wylicza długi szereg osób aresztowanych. Między nimi jest jeden Zamoyski i wielu księży. List mój z 17 października 1861 roku donosi, że Rosjanie postanowili położyć koniec manifestacjom. Około 4000 ludzi aresztowano w kościołach. Najpierw wypuszczono starsze osoby, potem część młodych ludzi, a należy się spodziewać, że innych wypuszczą w tych dniach. Miejmy też nadzieję, że ukrócą okropną brutalność żołnierzy. Dziś rano spokój nieco powrócił, a jednak widziałem, jak żołnierz uderzeniem bagnetu zrzucił komuś z głowy okrągły kapelusz. Taki kształt kapelusza jest zabroniony. To jest dość nierozważny sposób postępowania. W tym wypadku udało się, ale kiedy indziej można, mierząc w nakrycie głowy, dosięgnąć samej głowy. Kościoły sprofanowane i niesprofanowane, wszystkie są zamknięte aż do nowego rozkazu. Siostrze mojej, Helenie, chciano urządzić owację kwiatową. Proszono wuja, żeby opóźnił jej wyjazd, odmówił i miał słuszność. Jest dość wielkich manifestacji i nie wolno się bawić w małe. Wszędzie mówi się o wypadkach z 15. Pomiędzy sceny najtragiczniejsze wślizgują się momenty komiczne. Jakiś szlachcic z Podola, bardzo pobożny, szedł przez katedrę, odmawiając głośno litanię, którą przerywał, aby zadawać każdej wchodzącej osobie to samo pytanie. Co oni u diabła zrobią? Wykręcił się szczęśliwie od cytadeli, dając po 25 rubli każdemu z 7 żołnierzy, którzy puścili go wolno. W pewnym momencie starano się uciec z katedry świętego Jana do sąsiedniego kościoła za pomocą drabiny. Gdy Rosjanie to zobaczyli, potrząsnęli drabiną razem z tymi, którzy do niej weszli. Zrzucano też ludzi z trybu. Teraz uprzedzają, że otoczą kościoły i będą aresztować wychodzących, nie wkraczając do wnętrza z bronią i nie biorąc siłą. Byłoby lepiej postąpić w ten sposób przedwczoraj. Wolą uprzedzać po spełnionym czynie. Jakiś chłopak, wzięty do cytadeli, zbliżył się do oficera i rzekł: proszę mieć wzgląd na to, że już po raz czwarty jestem w cytadeli. Oficer śmiech i puścił go wolno. Przed cytadelą stoi ogromna liczba osób. Każdy czeka, by dotrzeć do swoich. Rosjanie uszanowali ból tłumu i nie rozproszyli go na hajkanie. Codziennie zachodziłem do Leszczyńskich, przynosząc nowe wiadomości o wybrykach żołdactwa. I tyle z kolejnego fragmentu pamiętnika Władysława Mickiewicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Państwa i moim gościem był Tadeusz Nowakowski, literaturoznawca. To była powtórka audycji. Konstytucją, wykrzykując konstytucja, konstytucja. Reporterze, mieliście wątpliwości? Pojawiają się wątpliwości, bo to nie jest możliwe, żebyśmy każdy jeden samorząd mogli dofinansować. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Reporterzy @tok.fm, aby zrozumieć. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Sergiusz Piotrkowski.
Ostrzelany autobus we Francji. Jedna osoba została poważnie ranna. Trzy osoby trafiły do szpitala po groźnie wyglądającym wypadku w wesołym miasteczku w Krakowie. Unia powinna brać przykład z Australii w polityce migracyjnej, uważa szef dyplomacji Austrii. Nieznany sprawca ostrzelał autokar na autostradzie we Francji. Oddał strzały z mostu znajdującego się w połowie drogi między Lyonem a Marsylią. Najprawdopodobniej strzelał z broni myśliwskiej. Sześć osób zostało rannych, w tym jedna ciężko została raniona w oko odłamkiem szkła. Wśród rannych jest też dziecko. Autobusem z Hiszpanii wracali turyści z Czech. Policja rozmieściła więcej radiowozów na mostach nad autostradą na wypadek, gdyby podobny incydent miał się powtórzyć. Tymczasem mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią we Francji rozpoczęli sprzątanie domów i obejść. Powódź w środkowej części kraju zabiła 4 osoby, ranne zostały 24 osoby. Tysiące były zmuszone do ewakuacji. Najbardziej zniszczone zostały obszary położone na południe od Paryża. Jeśli chodzi o straty, to nie mam już mebli, ubrań. Mój samochód, który był na zewnątrz, nadaje się już tylko na złom. Tak myślę. Mówiła jedna z mieszkanek. Padający ciągle deszcz we Francji sprawił, że Sekwana osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat. Wiele dróg zostało zalanych. Pod wodą znalazły się też małe przedsiębiorstwa położone na nabrzeżach rzeki. Powódź wymusiła też zamknięcie podziemnej linii pociągów podmiejskich. Poziom rzeki ma wracać do normy co najmniej przez tydzień, twierdzą hydrolodzy. Przypomnijmy, 10 czerwca we Francji ruszają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W Krakowie, w wesołym miasteczku, trzy osoby spadły z karuzeli. Wśród poszkodowanych jest 18-latka i dwoje dzieci. O szczegółach Kinga Kalita. Do wypadku doszło około godziny 13. Jak poinformowała mnie Anna Zbroja z małopolskiej policji, cała trójka nagle wypadła z karuzeli typu wirująca kanapa. 18-latka, 12-letni chłopiec i 10-letnia dziewczynka spadli z około 2 metrów na podest i na trawę. Jak powiedziała mi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia, wezwanie, które otrzymali, było dramatyczne. Gdy na miejsce przyjechała karetka, na szczęście stan dzieci był dobry i były one przytomne. Dzieci trafiły jednak na obserwację do szpitala uniwersyteckiego i szpitala Żeromskiego. 12-latek i 10-latka są głównie potłuczeni, a u starszej dziewczyny pogotowie podejrzewa uraz kręgosłupa. Z Krakowa Kinga Kalita. TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Szef MSZ-u Austrii Sebastian Kurz uważa, że w polityce wobec uchodźców Unia powinna brać przykład z Australii. To znaczy, że imigranci usiłujący przedostać się przez Morze Śródziemne powinni być natychmiast odsyłani do kraju pochodzenia lub internowani na wyspach greckich. O propozycjach szefa austriackiej dyplomacji poinformował dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung na stronie internetowej. Ratunek przed utonięciem na morzu nie może być przepustką do Europy, powiedział Kurz. Obecna polityka migracyjna Unii Europejskiej powoduje, że ludzie ryzykują życiem i tysiącami się topią, zaznaczył minister. Szef MSZ-u Austrii wyraził też wątpliwość, czy zapisy genewskiej konwencji w sprawie uchodźców, które pochodzą z zupełnie innych czasów, odpowiadają jeszcze obecnym wyzwaniom. Konwencja z 1951 roku jest kluczowym dokumentem prawnym w dziedzinie ochrony uchodźców. Dokument zabrania zawracania ich do kraju, z którym wiążą się ich obawy dotyczące prześladowań. Tymczasem tylko jeden uczestnik zgłosił się w sobotę na północy Niemiec na demonstrację przeciwko polityce migracyjnej kanclerz Angeli Merkel i nadużywaniu przez obcokrajowców prawa do azylu. Policja odwołała więc demonstrację, ponieważ przepisy stanowią, że w demonstracji muszą uczestniczyć co najmniej 3 osoby. Mocno zawiedzionych było kilkudziesięciu członków młodzieżówki socjalistycznej, którzy planowali kontrdemonstrację, a prawie 200 policjantów, którzy musieli strzec porządku podczas wiecu, zakończyło wcześniej w służbę i wróciło na komendę. Pogoda. W poniedziałek Polska będzie pod wpływem wyżu z nadpołudniowej Szwecji. Napływać będzie chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na krańcach północnych do 23 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, północny i północno-wschodni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, a w studiu ze mną profesor Tadeusz Bartoś, filozof, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Geisztora i Warszawskie Studium w
filozofii i teologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Oto obiegowy pogląd. Mianowicie wygłaszany taki pogląd przez polityków, ale nie tylko przez polityków, bo też, jak sądzę, żywiony przez znaczną część naszych słuchaczy i słuchaczek, a może się mylę, nie wiem. Ale oto ten obiegowy pogląd nie istnieje. Właściwie pomyślnie funkcjonujące społeczeństwo bez moralności, bez takiego systemu etycznego, który to społeczeństwo spaja. No, gdyby nie było jakiegoś fundamentu, na którym spoczywa taka społeczna moralność, takiego fundamentu, na którym budują się relacje pomiędzy poszczególnymi członkami tej społeczności, pewne pojęcia dobra, zła, prawidłowego i nieprawidłowego zachowania się, gdyby tego wszystkiego nie było, no to byśmy żyli w jakimś stanie natury i wszyscy byśmy się zapewne pozabijali wkrótce. Uszczegółowienie tego poglądu w polskiej rzeczywistości, takim ośrodkiem, takim fundamentem właśnie jest Kościół katolicki, jest nauka katolicka. Bez Kościoła polskie społeczeństwo by zwiędło, bez Kościoła wszystko by było wolno i nie funkcjonowalibyśmy zapewne inaczej, jak właśnie w tym stanie, no, jakiegoś takiego zantagonizowania wszystkich wobec wszystkich, gdyby właśnie Kościół nas w jakiś sposób przed tym wszystkim nie powstrzymywał i nie prowadził do rozpoznania tego, co dobre, a co złe. Taki pogląd jakiś czas temu także Jarosław Kaczyński na przykład wygłosił podczas takiego swojego słynnego przemówienia na Jasnej Górze jeszcze przed wyborami. Powiadał, że Kościół katolicki w polskim społeczeństwie, w polskim systemie politycznym musi odgrywać istotną rolę właśnie dlatego, że jest fundamentem moralnym, na którym to społeczeństwo się opiera. Czy ty się zgadzasz z tym przekonaniem? No, zgadzam się z pierwszą częścią, że społeczeństwo ludzkie, co wyraźnie widać, gdy się śledzi historię rozwoju państwowości w Atenach, później teorię polityczną, reformę prawodawstwa greckiego, później także teorię wychowania u Platona. Wyraźnie widać, że ta ludzka społeczność nie jest po prostu regulowana instynktownie, ale to, jak się ją zorganizuje, i to jest bardzo istotne, to, jak się ją zorganizuje, będzie decydować o tym, jak ludzie zachowują się wewnątrz tej społeczności. Dla Platona to już jest pewien dojrzały etap refleksji nad budową sprawiedliwego społeczeństwa, bo go interesowało pojęcie sprawiedliwości i budową społeczeństwa racjonalnego, dobrze rządzonego, poprawnie rządzonego. No, dla niego kluczem było wychowanie młodzieży, wychowanie przynajmniej pewnej elity, i on opisuje w sposób szczegółowy warunki konieczne i niezbędne do tego, żeby stworzyć funkcjonujące racjonalnie społeczeństwo, gdzie mamy elitę zarówno kompetentną, jak i sprawną, posiadającą pewną wyobraźnię, czy kształconą także artystycznie, ale także sprawną pod względem charakterologicznym, wolitywnym, zdolną byśmy powiedzieli dzisiaj, pewnej asertywności, przeprowadzania pewnych spraw, czyli także pójścia na wojnę. On opisywał, więc wiemy i widzimy, myślę, co do tego chyba jest zgoda jednak, że ludzkie społeczeństwa są wytworem ludzi, a nie matki natury. Funkcjonują poprzez zamysł założycieli, poprzez ich koncepcję, później wprowadzaną w życie założycieli, czy władców, grupy rządzących itd. Na druga kwestia jest taka, czy ogólna, czy musi być religia, jakakolwiek, powiedzmy islam w islamie, katolicyzm w katolicyzmie, żeby funkcjonowało moralnie społeczeństwo. Co do tego jest dyskusja. Jedni powiedzą, że tak, inni, że nie. Immanuel Kant, wielki myśliciel oświecenia, mówił, że no, hipoteza Boga, czy też taka idea regulatywna Boga przydatna jest, ponieważ dzięki temu ludzie jakby wiedzą, że czeka ich kara, że nie umkną przed... W sensie psychologicznym dobrze to działa po prostu. Tak, no jest to element dyscyplinujący, więc każdy system społeczny tworzy elementy dyscyplinujące, jakiś kar,
czy kar doczesnych, czy także sympatycznie przerzuconych na wieczność, co ma mocniej, robi się mocniejsze wrażenie. Czy to prawda, czy nie, pojęcia nie mam. Wiemy skądinąd, że kara śmierci nie jest czynnikiem odstraszającym, które dopiąsą ilość ciężkich przestępstw. Więc być może to zagrożenie się potępieniem wiecznym jest, a może jest, nie wiem. Trudno na ten temat cokolwiek powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś badania na ten temat zrobi, niech robią. No, tu jest w ogóle ciekawa dyskusja, bardzo szeroka, rzecz jasna, i mająca wiele poziomów, dotycząca właśnie, można powiedzieć, źródeł przekonań moralnych, źródeł moralności. Takie wewnątrzreligijne stanowisko prezentowane przez osoby, które są religijne i w jakiś sposób reprezentują instytucje religijne, to jest stanowisko, które często powiada, że religia jest jedynym źródłem moralności, że właściwie tam, gdzie religii nie ma, tam moralności nie ma również. W przypadku chrześcijaństwa, oto mamy oczywiście dekalog, mamy rozmaite jeszcze przykazania i pewną postawę, która wypływa z tekstów ewangelicznych. To jest taka właśnie klasycznie religijna postawa, czy to przekonanie, że poza religią żadnych źródeł moralności nie ma. No, z kolei na przykład osoby, które pod kątem bardziej historycznym przyglądają się na przykład temu, w jaki sposób w obrębie poszczególnych religii się te zalecenia moralne czy te systemy etyczne kształtowały, powiadają, właściwie religie nie wytwarzały nigdy istotnie nowych systemów moralnych, tylko asymilowały te systemy moralne, które już skądinąd w społecznościach były obecne, nadawały im pewną religijną formę i sprzedawały, mówiąc kolokwialnie, jako swoje. Gdyby patrzeć na to z punktu widzenia, by się najbardziej przenikliwego, wydaje mi się, ale racjonalistycznego, z punktu widzenia Platona, no to on widział, że racje dla sprawiedliwego życia, sprawiedliwego zachowania, dla sprawiedliwości, te racje powstają w człowieku na mocy wychowania. One muszą mieć jakieś zakorzenienie, ale dla Platona, dla tej grupy światłych zarządzających, dla Platona te racje przede wszystkim nie miały charakteru mitologicznego czy religijnego, ale taki intelektualny świat idei, tych wzorców pewnych, o tym nie będziemy mówić, piękna i dobra. To był element po prostu takiego dojrzewania intelektualnego ludzi, którzy mają głębszy wgląd w to, co jest sprawiedliwe i słuszne. Natomiast on sam był świadom i wiedział, że społeczeństwo jest rozwarstwione i zawsze będzie, i że zasadnicza większość, jak Tomasz Akwino mówił, no, żyje na poziomie obrazów i myśli obrazami. Obrazami, które pociągają ich emocje. I świat obrazów, świat perswazji czy wychowania przy pomocy obrazów, a tutaj mamy narrację, czyli mit, czyli opowieść religijną, także łącznie z opowieścią o życiu w zaświatach, o karze, w Hadesie, o strąceniu do Tartaru, czy też wyjściu w ten świat, zauważenie świata boskiego, wyjścia aż do, albo wyjścia aż do wyspy, szczęśliwe wyrwanie się z kręgu wcieleń, to Platon dla ludzi religijnych, powiedzmy sobie, dla żyjących w tym świecie, żeby tego nie wartościować, to on widział, że ten typ argumentacji jest pożyteczny. Więc wiemy jedno, tak pod względem strukturalnym, że żeby wpłynąć na zachowania, także wychowawcze albo dyscyplinujące, mas ludzi, elity, u Platona, muszą mieć środki, a środkami jest pociąganie i straszenie. Więc teraz w tej roli rzeczywiście... I marchewka. Tak, i w tej roli rzeczywiście funkcjonowały zarówno mitologia grecka. Chrześcijaństwo jest właściwie ten właśnie... No jest właściwie poza tym, że ma swoją teologię oczywiście, jakąś tam całą działkę intelektualną, ma też tą funkcję społecznie regulującą, a więc obiecuje, każe i wychowuje. Czy dziś... czy teraz ci, którzy mówią, że bez chrześcijaństwa nie ma moralności, często są chrześcijanami. Nawet chyba zawsze. No, prawie. Więc oni pod tym względem są, no, jakby tak w procesie sądowym są mniej wiarygodni i są stroną w sporze. Nie, że nie mają racji, ale no, wiemy, że oni chcą mieć, bo to jest argument na ich korzyść, że są, no, przynajmniej, że są użyteczni. W związku z tym
na przykład nie jest wyrzuconych pieniądze w błoto wrzucenie tam 30 milionów na świątynię opatrzności, bo wrzucamy na dobry cel, czyli na tą użyteczną instytucję, więc ona się musi przedstawiać jako użyteczna społecznie. Zastanawiam się nad tym, na ile jeszcze w takim czysto faktycznym sensie można te argumentacje utrzymać, czy to przekonanie raczej utrzymać, że właśnie oto tylko Kościół, czy tylko religia jest źródłem zachowań moralnych. Gdy się popatrzy na statystyki, przepraszam, a takie statystyki są powszechnie dostępne i niekiedy w takim właśnie kontekście się je prezentuje, no to się okazuje, że na przykład w Europie to te państwa, które są zdecydowanie zaświeczone i których religia praktycznie nie odgrywa już żadnej istotnej roli, to są państwa, w których poziom przestępczości jest najniższy, paradoksalnie. Nie wiadomo oczywiście, czy to się akurat łączy z tym, że one są świeckie, czy nie, ale w każdym razie nie następuje tutaj zjawisko łączne wycofywania się religijności i wzrostu jakichś zachowań, które byśmy uznali za podlegające penalizacji na przykład. Jedno już wiemy, że właśnie ten element wychowawczy, czyli także działający na masy ludzi poprzez wyobraźnię, poprzez jakby przywiązanie emocjonalne, przecież przywiązanie do pewnych obrazów, pewnych idei, wartości, że na przykład nie należy pluć na ulicy, albo do takiej, że nie należy gumy rzucać na chodnik, a później i tak dalej, od takich drobnych rzeczy do największych. To jest świat wyobraźni i przeżyć, że zbieramy, mówię o tych drobnych rzeczach, bo się zbieramy, a później nie wjeżdżamy na czerwonym, na pasażerów, później nie kradniemy, w pracy nie oszukujemy. Więc te wszystkie zachowania społeczne, regulowane, one funkcjonują bardzo dobrze w krajach, w których nie ma religii. To jest kontrargument, że na emocje, na świat emocji i wyobrażeń regulujących zachowania codzienne, że to może wpływać tylko system religijny. Nie, są społeczeństwa, które mają rozbudowany system społeczny, edukacyjny, formujący tych malutkich dwulatków przez trzy latki i tak kształtujący, że oni będą jednostkami społecznie, powiedzmy, użytecznymi, niepatologicznymi, będącymi umieć się zachować w tym społeczności tak jak ta społeczność tego wymaga. Religia do tego nie jest potrzebna. Religia jest jednym ze sposobów kształtowania człowieka. Pytanie jest inne, które jakby stawia druga strona, że religia owszem, może być źródłem wychowania ludzi, ma swoją szlachetną historię, ale ma też swoje ciemne plany, nie będziemy wchodzić w historię. Natomiast jest też pytanie, które wielu stawia, to odnośnie islamu, ale też chrześcijaństwa także, czy religia nie jest źródłem demoralizacji. To jest powtórka. Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie. Spokojnie, poradzimy. O technologiach. Jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie i na temat. Poradnik to TFM. Od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam. Karolina Głowacka. To jest powtórka. Profesor Tadeusz Bartoś cały czas jest Państwa gościem. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Zbudowaliśmy odpowiednie napięcie, bo pytanie, które padło pod koniec poprzedniej części naszej rozmowy, no jest pytaniem inspirującym, rzekłbym, i mocnym. Czy religia jest źródłem demoralizacji, a nie moralności? Nad tym się już za chwilę pozastanawiamy. Ale jeszcze chciałbym podziękować za komentarz na Facebooku. Pan Łukasz Piaskowski napisał, że trochę tutaj się takimi anachronicznymi rzeczami zajmujemy, bo już przecież David Hume udowadniał, że religia i moralność to nie są pojęcia w żaden sposób tożsame i że od XIX wieku możemy mówić o etyce świeckiej, utylitarnej, która doskonale demaskuje miraż konieczności istnienia religii jako spoiwa społecznego. No, oczywiście, że tak, i pisał David Hume, i mamy różne etyki świeckie, doskonale o tym wiemy, ale mierzymy się z pewnym poglądem, który jest przekonaniem powszechnym, który cały czas, mimo tego, że różni mądrzy ludzie na ten temat od dłuższego czasu już piszą książki i teksty, cały czas jeszcze gdzieś głęboko jest w myśleniu zakorzenione i też bywa używane na przykład w różnych politycznych rozgrywkach, sporach, różnych
No nie wiem właśnie, czy to, co politycy w Polsce uprawiają, to sporami można nazwać, bo to nie przypomina jako żywo żadnego sporu merytorycznego. Zazwyczaj jest jakimś takim przerzucaniem się inwektywami wyłącznie. W każdym razie w tej debacie politycznej funkcjonuje. O. No tutaj ja bym naszego słuchacza jeszcze bardziej z chęcią rozczarował i pociągnął ten anachronizm naszej wypowiedzi, ponieważ bardzo wiele wskazuje na to, że racjonalne, a nie religijne argumenty za budowaniem etyki to jest etyka sokratejska i platońska. Ona nie jest w ogóle religijna, ona jest racjonalistyczna. Racjonalistyczna w najbardziej takim dosłownym sensie tego słowa. Chcemy znaleźć źródła znaczenia pewnych pojęć, źródła rozumienia, czym jest szlachetność, sprawiedliwość. I nie potrzebujemy rozumienia własnego. To jest bardzo silne. I kilka dialogów Platona kończy się w taki sposób, że no jak możemy mówić, czym jest, jak możemy myśleć o społeczeństwie sprawiedliwym, jeśli nie zdefiniowaliśmy jeszcze, czym jest sprawiedliwość. Jak możemy tu żyć w przyjaźni, jak jeszcze nie rozmawialiśmy tyle, dalej nie wiemy, czym jest przyjaźń. Co jest racjonalistyczne i nie mająca no, w tym sensie właśnie nic wspólnego z przesłaniem religijnym, a użyciu mitu. Mówiłem, że użycie mitu i religii u Platona ma taki charakter bardziej utylitarny. To znaczy, że on jest świadom hierarchizacji społecznej, że ten typ dyskursu racjonalistycznego nie jest dostępny dla każdego, tylko raczej dla elity i trzeba ją wykształcić, bo sama to się nic nie robi. I jak się ją wykształci, no to ona mogłaby rządzić w sposób sprawiedliwy państwem. No ale dla ludzi są obrazy, są emocje, są przeżycia. I także wśród tych emocji piękne są emocje, które pociągają ku temu, co szlachetne. No ale są też takie emocje, które straszą przed karą. Więc to jest w tym sensie, tak funkcjonuje religia i nie jest to, nie są to czasy humani nowoczesne. One powtarzają ten podstawowy paradygmat zachodniej cywilizacji, która jest racjonalistyczna u źródeł, a nie od czasu francuskiego oświecenia. Amen. Natomiast wracając do kwestii demoralizacji jako efektu, można powiedzieć, działania instytucji religijnej czy religii, no to powiedziałbym tak, zaraz skonfrontujemy kilka takich przekonań czy takich możliwych uzasadnień, dlaczego religia miałaby być źródłem demoralizacji. Powiedziałbym tak, jedno, które mi przychodzi do głowy, to jest takie, że w momencie, kiedy rzeczywiście jestem pod wpływem jakiejś takiej obrazowej narracji, ona na mnie realnie w sensie psychologicznym działa, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to znaczy mam te wszystkie wyobrażenia nagrody i kary wiecznej, wiecznego potępienia za złe uczynki, które są zdefiniowane jakoś, a nagrody wiecznej szczęśliwości za uczynki dobre, no to zastanawiam się, czy w ogóle, i stawiam tezę, że nie, to moje zachowanie można nazwać zachowaniem moralnym. Jeśli ja działam wyłącznie pod wpływem motywacji związanej z karą bądź nagrodą, to właściwie nie działam moralnie. To znaczy trudno powiedzieć, żebym ja robił realnie coś dobrego albo unikał tego, co złe, w sposób świadomy i moralny właśnie. Ja działam pod wpływem lęku, pod wpływem właśnie pokusy. Nie są to uczucia, czy nie jest to taki sposób działania, które byśmy mogli określić działaniem moralnym. Druga rzecz, no to powiedziałbym tak, to też są argumenty, które się często pojawiają. Religie niosą w sobie całą masę rozmaitych irracjonalnych przekonań, które nie są ugruntowane właściwie w niczym poza tekstem mitologicznym, a także poza, można powiedzieć, jakoś tam ograniczoną, rzecz jasna, ale dość dowolną działalnością różnych ideologów, którzy religię głoszą. No i w związku z tym w dzisiejszym świecie religia działa niejako uwsteczniająco względem rozmaitych rzeczy, których żeśmy się przez ten czas dowiedzieli o świecie, o sobie. Na przykład znaczna część religii potępia pewne zachowania jako zachowania grzeszne, patologiczne, a już od pewnego czasu wiemy, dzięki rozwojowi nauki, medycyny, na przykład psychologii czy psychiatrii, że są to zachowania, które właściwie w sensie moralnym są neutralne,
i nic złego w nich nie ma. No na przykład homoseksualizm i tak dalej, i tak dalej. To takie dwa. No właśnie, przykłady. Tutaj przejść musielibyśmy od słowa religia do konkretnych. To weźmy Kościół. Do konkretnych, no to, ale powiedzmy teraz najpierw o tym, czego, o czym nie powiemy. Dobrze. Czyli nie powiemy o, na przykład o radykalnym islamie, nie powiemy o islamie umiarkowanym, który kształtował jakoś tam życie tych ludzi i pomyśleć sobie, że w tradycyjnych społecznościach, gdzie jest obecna religia islamska, że oni kierują się zabobonami i tak dalej, no to jest taki, że oni właśnie, nie wiem, powinni się kierować wskazaniami nowoczesnej neurobiologii. To Richard Dawkins tak uważa, że wszyscy powinni się kierować wskazaniami. Tak, tylko że po prostu jak ktoś żyje w tradycyjnej społeczności w Kazachstanie, czy w Indonezji, czy gdziekolwiek buddysta gdzieś tam, to on nie ma dostępu do tej nowoczesnej neurobiologii, a wielcy oświeceniowcy 200 lat temu, Francuzi też nie mieli do niej dostępu, bo jeszcze jej nie było. Więc to jest takie tak irracjonalne i kontrfaktyczne myślenie, w którym właściwie i o, pod pewnym względem także nieetyczne, to znaczy hierarchizuje niewłaściwie ludzi. Bo hierarchizować w pewnym paradygmacie trzeba, bo można powiedzieć, że są ludzie, którzy są nieukami, ignorantami, są ludzie wykształceni bardzo dobrze i chcemy się raczej wiedzą kierować niż nieuctwem i zabobonami, bardzo dobrze. Tylko że ten schemat nie można przyłożyć między Dawkinsem a mieszkańcami centralnych Indii, bo to jest absurd. I czy w ogóle czy ludźmi z innych epok. Po prostu wiedza jest czymś pożądanym, ale wymaganie od całej populacji, że miała taki sam dostęp do tej wiedzy, bo to jest arogancja. To inaczej się jeszcze tutaj jako adwokatus Dawkinsus wystąpię. Mianowicie on, myślę, powiedziałby tak: okej, to jest wszystko prawda, ja od nikogo nie wymagam, czy nie wymagam na przykład od tradycyjnych społeczności gdzieś z okolic Indii tego, żeby zasymilowali całą współczesną wiedzę, ale jak układamy pewne ogólne reguły funkcjonowania w państwie na przykład, jak się zastanawiamy, co ma być treścią rozmaitych prawnych regulacji, które określają zasady życia w tej społeczności, czy w ogóle w państwie, czy wspólnocie, no to wówczas musimy się kierować wiedzą, a nie tymi przekonaniami właśnie i to ma być podstawa, na której te współczesne społeczeństwa budujemy, a nie jakieś to, że komuś się coś tam wydaje, że ktoś w coś wierzy, no to mamy już w tej chwili wypracowane metody dochodzenia do wiedzy, rozróżniamy wiedzę od niewiedzy, wiedzę od wierzenia, wiedzę od tam przekonania takiego czy innego i powinniśmy na wiedzy właśnie, na tym, co realnie możemy poznać, stosując te reguły, na tym powinniśmy budować wspólną przestrzeń. A niech sobie prywatnie każdy wierzy w to, co chce. Patrząc na historię systemów politycznych, tych, które odnosiły sukces, one właśnie zawsze były budowane w oparciu o racjonalną wiedzę, znajomość człowieka i zdolności najwybitniejszych przywódców. Nawet stworzyć system autorytarny trzeba umieć. I ta wiedza jest wykorzystywana, nawet system totalitarny musi ktoś być specjalistą od technik oddziaływania społecznego. Więc znowu wiedza nie wystarczy, bo tutaj jeszcze jest kwestia etyczna. Natomiast prawdą jest, że dla ci zarządcy, którzy wykorzystywali zawsze, w każdej epoce wiedzę na temat tego, jak budować społeczeństwo i oni najczęściej chcieli jakieś sprawiedliwe społeczeństwo w jakimś tam sensie, to znaczy tam przede wszystkim chodziło o to, żeby stworzyć zakres dobrobytu dla zarządzających większych, dla tych, którzy utrzymywali zarządzających, czyli tych bardziej pracujących, taki, żeby oni mogli sami wyżyć i utrzymywać innych. Stąd były różnego rodzaju konflikty, bunty i tak dalej, żeby to się, ten poziom, żeby się wyrównywał, taka homeostaza, żeby następowała. Ale zawsze tam to było racjonalnie organizowane, w sensie pragmatyki racjonalnej. Nigdy nie ma jakichś absurdów, bo absurdy ekonomiczne nie przetrwają zbyt długo. Ale dla tych ludów potrzeba było, i tak to zawsze funkcjonowało, jakiegoś systemu motywacji, systemu pocieszeń, świąt, tych festynów. Temu służyła religia, żeby oni mieli też troszkę dla siebie, troszkę rozrywki, żeby mieli motywację, żeby im nie było tak ciężko. Tak to mniej więcej
funkcjonowało. Natomiast no, pytamy teraz, mówimy o innych religiach, właśnie o tym, że one mogą być, mieć funkcję demoralizującą. Różnie to było w historii. Gdyby myślimy o tych ruchach takich skrajnych, chrześcijańskich, protestanckich w Stanach Zjednoczonych na południu, no to myślimy sobie, że one są, znaczy trochę w ciemnotę wciskają ludzi, stworzą techniki agitacyjne, wciągające w te grupy, te ruchy egzorcystyczne, ruchy takie widzące wszędzie złego ducha. Widzimy, że to prowadzi do dysfunkcji jednostki i nie pomaga jej się rozwijać. Właściwie wyrywa ją ze społeczeństwa, przenosi do dość hermetycznego kręgu organizacji religijnej, którą rzecz jasna wspiera się finansowo, bo taki jest wymóg, więc się znaczną część dochodów często przeznacza na wspieranie swojego pastora albo innego guru, a często z tym na przykład idzie w parze jakieś potępienie dla różnych nowoczesnych zdobyczy w rodzaju medycyny na przykład, więc ludzie często się nie leczą. No to rewolucji się odrzuca wiele tego typu rzeczy. Więc oczywiście stworzyliśmy jako racjonalistyczne społeczeństwo, stworzyliśmy na to odpowiednią nazwę, nazywamy ich sektami. Niektóre państwa mają instytucje państwowe do zwalczania sekt, czy do monitorowania ruchów i grup sekciarskich. Wszystkie one jakieś muszą mieć tego typu rzeczy. We Francji pewnie jest większe uwrażliwienie i ta lista jest większa. W Polsce pewnie nie ma żadnej listy, bo jest takie interdit, nie wolno, zakazuje się. Może listy zakazuje się zakazywać. W pewnym momencie było tak głośno o rozmaitych grupach religijnych, nowych sektach właśnie. Przecież Dominikanie prowadzili te swoje ośrodki, chyba nawet jeszcze prowadzą, choć tak, znaczna część to są, jakoś... To są właśnie bardzo ciekawe instytucje, których się ściga na zewnątrz elementy sekciarskie, żeby troszkę nie zauważa się wewnątrz. W instytucji Kościoła Katolickiego istnieje wiele grup o charakterze sekciarskim w Polsce. No także to ma taki element maskujący. O charakterze sekciarskim. Złodziej krzyczy, łapać złodzieja. O, pamiętam taką dyskusję w jednym z programów telewizyjnych dotyczącą sekt właśnie. Tam był bardzo poważny. Było kilka, znaczy przedstawiciele kilku środowisk tam dyskutowali. Dominikanin z takiego ośrodka i religioznawca i jakiś specjalista, który miał kontakt z tymi właśnie francuskimi regulacjami dotyczącymi funkcjonowania takich ugrupowań religijnych i tam podstawowy problem, jaki się pojawił, to był problem definicyjny, to znaczy okazywało się, i to jest jakoś też symptomatyczne, że właściwie każda definicja sekty, pozytywna definicja sekty, spokojnie daje się zastosować do zakonu na przykład o ścisłej klauzurze. Tak, no, bo być może tak rzeczywiście jest, że tamte elementy oddziaływania społeczności na jednostkę są tak silne, że powodują, znaczy, że odtwarzają strukturę sekty, bo ścisłość więzi, zależności i intensywność kontroli całości życia, to są elementy właściwe dla sekty. No to nie będziemy zmieniać definicji dla sekty tylko dlatego, że jakieś zakony pod to podpadają. Naprawdę, no to nie będziemy, przynajmniej nie w tym programie. Natomiast zakony mogłyby się nad tym zastanowić. I nie wiem, teraz książkę Krytyka Polityczna na ten temat wydała, na temat właśnie tej takiej zbyt daleko idącej zależności pewnych zamkniętych grup w Kościele Katolickim. To są tradycyjne zakony, to są także te nowe ruchy religijne, w których jest wiele elementów takiego uwodzenia, nie mówienia tego, kim jesteśmy, a później tak wchodzenia kroku po kroku, później znaczy także takie elementy prania mózgu, straszenia, jaki jestem brudny, kaznodziejstwa w tej postaci, że ja byłem zły, niedobry, tu się zmieniłem dzięki tej grupie, na zamkniętych wyjazdach. Mamy ruchy egzorcystyczne bardzo silne, gdzie wszędzie właściwie przychodzi taki egzorcysta, wszędzie widzi szatana. Tutaj u punkcie dostrzegł wiele szatanów. No na pewno. No i przy bardzo silnej osobowości pewnej, mającej talenty hipnotyczno-perswazyjne, można bardzo poważnie szkodzić, zwłaszcza młodym ludziom w ich rozwoju. I to się w Polsce dzieje. To, że o tym się dużo nie mówi. Powstała to, był teraz film, powstał w filii Konrada Szołajskiego o egzorcyzmach HBO wydało. Pojawia się, więc pokazuje mniej więcej tę
także funkcjonowania takich grup destrukcyjnych wewnątrz Kościoła katolickiego. A tutaj jest ciekawy moment, myślę, bo on jakoś się... Trochę uciekliśmy w taką dygresję o tych zamkniętych grupach religijnych, sektach i zakonach, ale przyłączyłbym to do głównego pnia naszej rozmowy, tę gałązkę, która gdzieś się odchyliła. Mianowicie jakąś zasadą nowoczesnej państwowości czy nowoczesnych zachodnich społeczeństw jest transparentność, to znaczy transparentność i taka wzajemna kontrola, to znaczy te różne podmioty, instytucje uczestniczące w życiu społecznym, po pierwsze są przejrzyste, to znaczy można, nie mają charakteru zamkniętego, są dostępne, transparentne właśnie, my wiemy w jaki sposób funkcjonują i mają obowiązek udzielać nam na ten temat informacji, rozumiemy reguły, które w nich panują, według tych reguł powinny funkcjonować, co oczywiście nie zawsze się dzieje, bo to trochę jest taka idealistyczna wizja, ale tak być powinno w każdym razie. No a po drugie jest tak, że w momencie, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju nadużyć wewnątrz jakiejś instytucji, to istnieje jakaś inna instytucja, do której się można odwołać, która to niezależnie rozstrzyga. Jeśli ktoś się czuje pokrzywdzony na przykład, to jest jakaś zewnętrzna instancja, która się temu przygląda i to ocenia. To jest jakaś zasada funkcjonowania nowoczesnych instytucji i nowoczesnego społeczeństwa w ogóle. A Kościół jest instytucją, która jest z tego systemu wyjęta. To znaczy, po pierwsze, nie funkcjonuje w sposób jawny, tylko raczej w sposób zamknięty. Po drugie, właściwie jak jesteś wewnątrz Kościoła, co mnóstwo różnych głośnych przypadków, także w Polsce księży, którzy mieli kłopoty. No tu siedzi ze mną jeden taki też ksiądz, który miał kiedyś, taki były ksiądz, który kiedyś miał poważne kłopoty ze swoją instytucją. No to właściwie nie ma się gdzie zwrócić. To znaczy, to się załatwia wyłącznie wewnątrz kościelnie i tam już nie masz możliwości, żeby jakkolwiek, gdziekolwiek się odwołać. No i tak gadałem i doszedłem do momentu, że musimy na chwilę przestać gadać. To jest powtórka. Już Bartosz jest z nami cały czas. Dzień dobry. Dobry. No cóż, to jeszcze tak zrekapituluję to, co powiedziałem, ale w jednym zdaniu. No jak, powiedziałbym to tak, jak instytucja, która sama nie stosuje się do bardzo wielu reguł, które są podstawą, nazwijmy to, no, pożądanego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie, we współczesnym zachodnim społeczeństwie, ma to społeczeństwo nauczać moralności? No właśnie, może krótko... Jaka jest sytuacja ogólnie intelektualna w tej materii w Kościele katolickim? Mianowicie mieliśmy badania teologiczne z historii teologii, tak zwanej nouvelle teologii, Yves Congar, Marie Dominique Chenier, Henri Delubac. To wszystko jakoś tam doprowadziło w pewnym momencie do wielkich zmian, do reformy Kościoła. Chociaż niektórzy dziś uważają, że jakby żadnej reformy nie było, jakby Kościół nie był tym, który ma się reformować. No ale to już nieważne, te polemiki tutaj z lokalnymi zaściankowymi głosami. Natomiast tam w spojrzeniu, które jakby wygrało pewną wizję, powiedzmy, eklezjologiczną Yves'a Congara, jest spojrzenie z więcej taki. Kościół w historii był zawsze taki jak społeczeństwo. W starożytności on funkcjonował tak jak struktury społeczności starożytnych. No nie wiem, to były stowarzyszenia najpierw na początku. Później stał się tym kościołem państwowym, więc oficjalną religią. Był zawsze feudalny wtedy, kiedy było społeczeństwo feudalne. Były stosunki feudalne. I relacje, przynależności były o charakterze feudalnym, to znaczy własnościowe. Czyli żona należała do męża, zakonnik był jakby własnością, kiedy składał się do zakonu. Jak uciekał z zakonu, to go nazywano uciekinierem, fugitivusem. Tak jak, nie wiem, jak chłop by uciekł z pola pańskiego i tak dalej. Więc dziś mamy społeczeństwo inne, kiedy każdy jest właścicielem siebie i to wymaga także zmiany struktury w Kościele. Ona się częściowo dokonała, bardziej głębiej lub nie, ale w wielu państwach, nie wiem, we Francji czy w innych miejscach, to jest dostosowane. W Polsce to nie bardzo jest. Te zmiany, nie bardzo je widać. Czyli ten styl i model jakby archaiczny, że jest się własnością, że na przykład duchowny jest własnością, może być traktowany jak przedmiot, jak własność. Ten element istnieje,
Inna kwestia to jest też związana z wyrzeczona historyczna, ale kwestia finansowa. W niektórych kościołach katolickich we Francji, w Niemczech, każdy ze swojego historycznego powodu, mamy przejrzystość finansową, w sensie utrzymywanie księży, jest jasne, z czego oni żyją i tak dalej, to są stałe dochody. W każdym kraju inaczej. We Francji pieniądze są zbierane przez biskupa i przydzielane jakieś utrzymanie i dom, i dach nad głową. W krajach tych niemieckich to są systemy podatków państwowych. No nieważne, ale jest to przejrzyste mniej więcej. I na tym tle oczywiście mogą się zdarzać patologie i wynaturzenia, ale jest ramy, tak jak wszędzie i ramy zawsze prawne istnieją. Natomiast do dziś jednak, ponieważ reforma, która odsłoniła wiele, co są mają złe, reforma Banku Watykańskiego i finansów Watykanu odsłoniła trochę kulisy, że tam jednak jest coś do zmiany, jest coś do zreformowania. No, ona pokazała, jak bardzo ta organizacja, znaczy jest nieprzejrzysta finansowa, jak bardzo ile, jakieś olbrzymie liczby przepływów pieniędzy z ręki do ręki, tak zwane dono po włosku, przechodzą między hierarchami, że istnieją konta tajne, że te pieniądze się pojawiają, później znikają. Konta Święty Franciszek, czy tego typu środki chodzą właśnie jeszcze z poczuciem humoru robione. I że jest po prostu w tym watykańskim świecie finansowym jest po prostu no, kompletnie nieuregulowany, demoralizujący, w związku z tym czarny, jakby to nie jest rynek, ale to jest niejasny przepływ pieniądza. Papież Franciszek chce to teraz zreformować. Pierwsze chyba podejście mu nie wyszło, ponieważ firma zewnętrzna zażądała dokumentów, a kurialiści nie są chętni. I chyba firma wyleciała, zdaje się. Po prostu nie dadzą dokumentów i tyle. Może jeszcze na czas dali im chyba jakiś miesiąc czy coś. Więc no i teraz, gdy patrzymy na strukturę finansów, to znaczy poziom niedoregulowania, nieprzejrzystości, to pośród Polski jest bardzo podobny. Tam też zbiera się pieniądze, które są nieoznaczone. I co więcej, mamy taką sytuację osobliwą, że duchowni zasadniczo żyją z tego, co sobie zarobią. Jak ktoś sprytny i obrotny, to więcej zarobi. Więc kośby, no i, ale na czym ksiądz zarabia? Na tacy. Mało. Na pogrzebach, na cmentarzu. Stąd takie gorszące wrażenie żyłowania stawek i tak dalej. Bo księża nie mają stałego utrzymania, nawet minimalnego. Ani po prostu to jest taki pełny wolny rynek. Się po prostu nie dostaje żadnej pensji, jak się jest księdzem. Tak. Co powoduje, że oni po prostu i bardziej utalentowani, taki biznesowo, no to żyłują tych parafian i różne wymyślają sposoby. Ale jakby krwiobiegiem wewnętrznej decyzji w Polsce jest struktura finansowa. To znaczy dobry ksiądz idzie na dobrą parafię. Dobra parafia znaczy bogata parafia. Fikniesz, idziesz na złą parafię, znaczy biedna i nie masz czego żyć. Masz bardzo małe dochody, musisz sobie radzić. Sam. I to naprawdę może być trudna sytuacja. Więc całe to towarzystwo jakby jest regulowane przez obrót finansowy. To jest element bardzo demoralizujący. W Polsce naprawić bardzo wiele rzeczy można byłoby, gdyby stworzyć przejrzyste zasady finansowania, czyli utrzymywania duchownych, którzy mają zabezpieczone pewne minimum, nie mówię jakieś wielkie kokosy, ale żeby kryterium finansowe i zdolności w dziedzinie finansowej nie były tym głównym kryterium bycia najlepszym księdzem. Po prostu ci najlepsi, najważniejsi, najbardziej wpływy, to są najlepsi menadżerowie, którzy dysponują, więc mi mogą mieć wpływ nawet na biskupa. Kardynał Glemm chciał kiedyś nam wybudować w Wilanowie piękny kopiec w postaci świątyni opatrzności, ale to się nie spodobało księżom stającym niżej, ale tym, którzy decydują o finansach. A kardynał Glemm pewnie nawet nie znał numeru konta diecezji, więc powiedzieli mu, że niekoniecznie i wygrała na to wyciskarka do cytryn. Więc ten element taki właściwie, że to jest organizacja finansowa, jest trochę niebezpieczny, ponieważ wtedy nie ma promocji i wychowania no jednak jakiejś rzeczywistości religijnej, duchowej, chociażby teologicznej, cokolwiek o tym myślimy, to jednak są to jakieś troszkę wyższe wartości niż te
niż te tylko korporacyjno-finansowe. Ja bym się tutaj jeszcze przyjrzał znowu, rozszerzając ten kontekst, takiej rzeczy, która się wiąże z tym, w jaki sposób obecność na przykład Kościoła w życiu społecznym sprzyja kształtowaniu pewnego rodzaju postaw, to znaczy religia jest nauczana w szkołach, mamy te religie w szkołach od pewnego czasu. Kościół też spełnia istotną społecznie rolę, to znaczy cały czas znaczna większość przedstawicieli polskiego społeczeństwa się definiuje jako osoby wierzące i przynależące właśnie do Kościoła katolickiego, no bo katolicyzm to jest większościowe wyznanie. No ale jednocześnie religia w tym modelu, jaki reprezentuje instytucja Kościoła katolickiego bardzo często, jest czymś, co od właściwie najmłodszych lat kształtuje w człowieku taką postawę pewnego rodzaju uległości wobec autorytetów, tego, że właśnie tutaj się nie dyskutuje, że winieneś słuchać po prostu i nie dyskutować z tym, co słyszysz. Dodatkowo ta formacja religijna przebiega często w sposób problematyczny, o czym kiedyś pisałeś przecież jeszcze dla Newsweeka, pamiętam parę ładnych lat temu, taki twój tekst o pierwszej spowiedzi jako dość traumatyzującym doświadczeniu. Teraz te dyskusje wracają. Wtedy pamiętam, że nie było reakcji na ten twój tekst, on takim pozostał głosem odosobnionym. Ktoś tam może strzyknął jakimś jadem ze strony takiej mocno kościelnej, ale dyskusja się nie wywiązała. Teraz takie dyskusje coraz częściej się pojawiają. Na ile w ogóle ta sytuacja, że mając lat 8 czy 9 dziecko jest właśnie wrzucone w sytuację, w której musi dokonać jakiejś inwentaryzacji złych uczynków i wszystkie złe rzeczy, które zrobiło, wyznać przed kimś, kogo w ogóle nie zna, jest to jakiś obcy człowiek, przed którym ono takiego wyznania dokonuje, jeszcze ze świadomością, że jakaś ocena nad nim, czy jakiś sąd nad nim się odbywa, nie tylko przez tego człowieka, rzecz jasna sprawowany, ale w ogóle przez byt absolutny, który też przygląda się tobie cały czas i widzi i słyszy wszystko to, co robisz, mówisz i myślisz, i tak dalej, i tak dalej. No to jest ta formuła wychowania przez oskarżenie, bo tego, że 8-letniego człowieka oskarża się, co społecznie zbiera się, jak i każe mu doszukiwać się swoich win i przepraszać. To nie wiem, czy to jest ten typ stresu. No bo jest pewna grupa, po której wszystko spływa. Szczęśliwi psychopaci przeszli, no ale jest dla ludzi mających jakąś recepcję emocjonalną w tym wieku, to może być szkodliwe. To przygotowanie, teraz z nami mówili ostatnio, dziecko miało na kazaniu przed przyjęciem tej pierwszej komunii kazanie o tym cudzie i dlaczego ten kawałek mięsa jest w tej chustce mocno żywy i krwisty, więc to są dosyć takie anegdotyczne, ale jednak horrory. Jak to jest możliwe, żeby tego typu zabawony publicznie krzyczeć, jaki jest poziom teologiczny tych księży, że oni tego typu zabawony, które są niedogmatyczne, sprzeczne z zrozumieniem w ogóle obecności sakramentalnej Jezusa. Więc to jest jedna kwestia. A inna kwestia szersza, właśnie niewiele ciała z głową. To było o spowiedzi, o tych negatywnych, psychologicznych skutkach wchodzenia w ten rytuał na wczesnym etapie. To powiem jedną rzecz, tak. A szerzej, to w ogóle obecności Kościoła w życiu społecznym. Od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami dobrej zmiany. Ja z pilotem przy telewizorze słucham tych dobrych wieści i ujawniają się postaci w figurze dobrej zmiany. Pewnie ci tak sobie siedzę i myślę, skąd ja znam ten styl zachowania, ten ton, ten sposób traktowania ludzi, ten właśnie bezceremonialny, dosyć chamski, taki właśnie pańsko-folwarczany. I mój syn, no przecież to jest świat księży. To tak się kleryków traktuje w środku. To w ten sposób proboszcz, no oczywiście wszystkich proboszczów kulturalnych, przepraszam, ale oni sami wiedzą, jak ich koledzy się zachowują, więc to zrozumieją. Ale ten model takiego traktowania jak śmiecia, takiego poprzestawiania, bo chcę, bo mogę, bo chcę, to jest właściwie funkcja biskupa, on może wszystko z tymi ludźmi zrobić.
Dziś jesteś, jutro. To musi być rzeczne. Nie podskakuj, nie gadaj, nie wychylaj się. Zwłaszcza nie mów tego, co myślisz. Już najgorsze jest, kogo interesuje, to myślisz. Masz powtarzać przekaz dnia, nie? Czyli ten martwy tekst, te kaznodziejstwo dla ciebie jest takie zatrute, bo oni są uczeni w tych seminariach od młodego nie myśleć samemu, nie przeżywać, tylko są wgrywane w im te teksty, tak jak to.